Tak się nie gra. Panie Pawle, proszę zamienić na towarzyską. Do pana Pawła mówię na towarzyską, gram towarzyskie. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Jak się pan zainteresował szachami, pyta pan kapitan. Względy rodzinne czy samemu jakoś tak wyszło. Panie kapitanie, jak miałem 4 lata, przyjechał do nas z bratniej republiki, z Berlina, kuzyn, który mnie nauczył ruchów. Cokolwiek to znaczy, nauczył mnie ruchów. I potem sobie grałem, 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 grałem. Dobrze mi szło. A jak miałem 14 lat, kolega Marek, którego pozdrawiam, jest lekarzem, chirurgiem, powiedział mi, że jest klub szachowy. No i poszedłem. I ja do tego klubu chodziłem, a on przestał szybko. Także takie jest rządzenie losu. Pan Zbychu, jakie otwarcie pan zastosował? No przeciwnik, no takie otwarcie, no jest jakaś taka odmiana partii angielskiej, no jakie otwarcie zastosowałem. Trudno to nazwać, co to było? A, wieża E1. Wieża E1, koniś nie gra. A to na pewno jest niedobre, ponieważ pion C6 broni piona D5, który broni piona E4 i ten goniec powinien być słaby. Gdzie on tu stał? Tu stał. A ja go wygonię. Tu mogłem być pionka na H3, nie widziałem. Ślepy jestem, zagadujecie mnie. Jakieś otwarcie pan Zbychu mnie pyta. No gram otwarcie, wszyscy widzą jak gram. No tu stoję dobrze. Pion na E6 stoi dobrze, otworzyła się linia F. Tu są słabe. No nie no. No i mam problem. Pryncypialnie powinienem zbić, a z drugiej strony, no dobra, zbiję. A z drugiej strony nie powinienem bić.
No panie Sigi, no gramy na 7 minut, no. Koniś na C6 źle się czuje. No źle się czuje. Smutno mu. O! Zauważyłem. O! Na A6. No to poszedł na B4. Król H2. I co tu grać? Ojejku. Może C5. Przetrę okulary, bo nic nie widzę. Goni trzy skoczek, ma pan preferencję. Panie Habuch. Normalny jestem, kobiety mi się podobają. O co pan mnie pyta takie? O, podstawiłem piona. Podstawiłem piona, żeście mnie zagadali. Ale przetarłem okulary, może mi będzie łatwiej grać. Co ja tu narobiłem? Dzień dobry, panie anonimie. Omówiłem już strukturę Marocego. Bardzo ładnie pan to napisał. Tam Y pan posiał przed apostrofem. Ale poknaciłem. Zagadujecie mnie. Czasu nie mam. Panie Anonim, jakąś partię dołożyć. Dzisiaj dołożyłem partię. To chyba pan się upominał o wariant ze skoczek B3. Chyba pan się upominał. O wariant ze skoczek B3. Tak się nie gra, proszę, jak tu mnie ćwiczy. No wszystko widzi. Wszystko widzi. Nie mam jak grać. Może tu? Cytryną, z dużą ilością cytryny, panie Sigi. Normalna, zwykła herbata. Biała, żółta, czerwona, zielona, niebieska, czarna. Kilka białych, kilka zielonych. Ze trzy niebieskie, jedna czerwona. A3. Ojejku.
na mojego konisia? O, bezczelność. Nie dam. Coś trzepnę tym konisiem. Ach, ten koniś będzie groźny. Mam 20 sekund mniej. 20 sekund. Nie czytam. W pionach porówno, ale przeciwnik ma parę gońców. A tu po co? Nie widzę, po tego sensu tego ruchu nie widzę. Jak można tak grać? A, tak się nie gra. Ojejku. A, tu strzelam. Tu nie ma szacha. No proszę, jak ładnie zagrałem, jaki genialny jestem, a nie wiedziałem, po co tu grałem. I goniec mój zagra. No niebronione figury to są, niebronione figury. Wieża F2, tu. To mam szansę, końcówkę trzywieżową mam szansę wygrać. Oj, dziękuję bardzo za grę. Ciężko było.